rozwoju dzielnicy Docklands, czyli właściwie te działania były realizowane wyprzedzająco, co jest jakby kluczową informacją, którą chciałbym przekazać. Mówimy tutaj o terenach dawnych nabrzeży portowych, gdzie port zaczął się przenosić w XIX wieku, czyli mówimy o tej ucieczce portu w stronę ujścia rzeki. To, co było dosyć istotne, to to, że tereny portowe zostały przekazane rządowej agencji, której celem było przekształcenie ich, czyli właściwie rządowa agencja była właścicielem, który odpowiadał i za teren, który był komercjalizowany, czyli sprzedawany prywatnym inwestorom, ale także przestrzeni publiczne, co było tą unikalną kombinacją, która pozwoliła na przygotowanie tego terenu pod inwestycje, coś, co bardzo rzadko się zdarza przy projektach realizowanych wyłącznie rękami prywatnymi. Czyli drugi projekt, o którym bardzo krótko wspomnę, to jest projekt Grand Canal Square, czyli to był właśnie przykład świadomej strategii, której agencja rozwojowa poprosiła o pomoc konsultantów i znanych designerów, żeby stworzyć projekty, które będą katalizowały rozwój miasta. Czyli właściwie zaczynamy od przestrzeni publicznych. Ten projekt realizowany przez Martę Schwartz, bardzo znaną architektkę krajobrazu, było tyle istotny, że powstał 3 lata przed takim budynkiem, landmarkiem. Mówię tutaj o teatrze według projekta Daniela Gibbs-Kinda. Czyli ten projekt właściwie powstał, był promowany, został jakby powiedzieć zaklimatyzowany przez mieszkańców, a dopiero potem został zrealizowany ten element, który tak naprawdę tworzył serce całego placu, co było elementem długofalowej strategii. Czyli jeśli pamiętają Państwo tą mapę, ona się kończy, poprzednią, którą prezentowano, kończyła się tutaj. Dalsza część dawnego portu, który zaczął się przenosić w momencie, w którym odcięto tereny śródmiejskie i w momencie, w którym oczywiście technologia przeładunku portowego zaczęła wymagać, żeby te porty przenosiły się w stronę ujścia. Krótko pokażę i opowiem o terenach Campshires, czyli dawnych nabrzeży. Tutaj znajduje się Grand Canal Square i Grand Canal Theatre Daniela Gibbs-Kinda. Tak jak już wspomniałem, nie ma sensu za bardzo przedłużać. Głównie chodziło o stworzenie infrastruktury i głównie stworzenie o całkowitą zmianę charakteru, stworzenie przestrzeni miejskich, ale jednak przestrzeni miejskich w skali makro, co jest dosyć istotne. To nie jest tylko jeden plac czy jedna promenada, ale mówimy o bardzo długim ciągu nabrzeży, czyli właściwie taki rozrusznik dla miasta. To, co było dosyć istotne, to jest to, że pomimo zachowania tych wszystkich elementów dawnych pozostałości tej przeszłości marynistycznej, jak na przykład dawne tory suwnicowe dla dźwigów, wprowadzono całkowicie nowe, wysokiej jakości przestrzenie, takie jak granitowe chodniki, system informacji wizualnej, nowe nasadzenia. Oczywiście ta przestrzeń obecnie ona wymaga animacji, takie jak na przykład organizowanie w tym przypadku kiosku z kawą, ale także dużych imprez masowych. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że agencja Dublin Docklands Development Authority jest faktycznie, zarządza terenami publicznymi i sprzedaje tereny prywatne. Oczywiście dziedzictwo morskie jest elementem takiej tematyzacji albo tworzenia narracji przestrzeni. Ona oczywiście już nie odpowiada temu, w jaki sposób funkcjonuje ta przestrzeń, bo to właśnie jest, można powiedzieć, nowe serce Dublina, nadal funkcjonująca dzielnica finansowa, ale znajdują się takie elementy, jak na przykład dawny, to się nazywa famine ship po angielsku, czyli okręt, w którym uciekali Irlandczycy, czy emigrowali Irlandczycy w czasie Wielkiego Głodu, czy jeden z pierwszych okrętów, który był realizowany technologią nitowaną, czyli coś takiego jak nasz gdański sołdek. Powiązania piesze, które były realizowane, one także funkcjonują jako element designu, co jest dosyć istotne. Tutaj pokazuję most Shona Casey, który był montowany w Gdańsku, czyli to nie jest tylko i wyłącznie, to jest też dosyć ważna rzecz, którą chcę, żeby Państwo zapamiętali, ten design nie jest tylko i wyłącznie działaniem inżynieryjnym. To jest ten unikalny splot architektury i designu, który zdarza się rzadko, ale determinuje tak naprawdę jakość tych przestrzeni. Grand Canal Dock był zupełnie inną przestrzenią. On nie był tylko i wyłącznie przestrzenią linearną, a był placem. No i właśnie to jest dosyć też ciekawe zderzenie, bo z reguły tego typu rzeczy są pokazywane w żurnalach architektonicznych i dla architektów to jest generalnie, jak powiedzieć, takie źródło głównych inspiracji i to jest rzecz zapamiętywana, ale perspektywa mieszkańca jest radykalnie inna. Oczywiście pierwszy rzut oka można pomyśleć, że jest to martwa przestrzeń, nic bardziej mylnego, gdyż pierzeje tego placu, tego basenu portowego są także terenami mieszkaniowymi i to zagospodarowanymi w taki sposób,
jaki dość często teraz się robi, czyli tak jak kiedyś się mieszkało nad przestrzeniami handlowymi. Tu także daje sobie znać rolę agencji, która traktowała przestrzeń publiczną całościowo. Wiele z tych nieruchomości jest tak naprawdę we władaniu DDDA i one są wynajmowane po preferencyjnych czynszach restauracjom, które przy komercyjnych warunkach wynajmu mogły mieć duże problemy z utrzymaniem się. Czyli to też jest ta funkcja rozrusznika, która wraz z narastaniem projektu może funkcjonować dalej. No i tak jak mówiłem, inwestycja w jakość przestrzeni to jest po raz kolejny element, który się wyróżnia. On jest mocno umocowany w dokumentach planistycznych, którym operuje ta agencja, to jest agencja publiczna. Czyli mówimy tu i o strategiach kształtowania przestrzeni publicznych i to, o czym było wspomniane, o specjalnych specyfikacjach przetargowych i wykonawczych dla architektów realizujących przestrzenie publiczne. Także w dokumentach o charakterze ogólnoplanistycznym, czyli masterplanach, które determinują to, w jaki sposób jest zagospodarowany. Czyli na tych wszystkich poziomach, od ogólnoplanistycznego do poziomu dyskusji z firmą wykonawczą, architektoniczną, to jest dosyć rygorystycznie kontrolowane, co jest możliwe właśnie dzięki powołaniu tej agencji operacyjnej. Jest to także przestrzeń sąsiedzka i po raz kolejny mówię, to nie jest tylko i wyłącznie ładny obrazek z klasą średnią, która pije cappuccino do sklepu Fresh, który jest delikatesem, chodzą także dzieciaki w dresach, dzięki temu, że jest to przestrzeń, która poprzez decyzje polityczne została rozszerzona i dzielnice dawnych dockerów, którzy jakby stracili tą pracę w związku z przekształceniem przemysłu, ona została włączona w zasięg oddziaływania tej agencji, czyli także poprzez realizację przestrzeni publicznych agencja realizuje to, o czym także wspomniał pan Jason Pryor, czyli redystrybuuje albo stara się niwelować te nierówności społeczne. Oczywiście, tak jak mówię, jest to jeden z wielu elementów tej strategii. Jeśli miałbym mówić o jakichś wnioskach tej prezentacji, oczywiście one być może brzmią jako truizm, ale jeśli patrzę się na wiele innych przykładów realizacji, to nie do końca warto te rzeczy powtarzać. Wydaje mi się, że to, co mówię, te wszystkie przestrzenie publiczne, one z reguły są elementem działań kompleksowych, one nigdy nie są elementem działań autonomicznych, czyli zawsze to, o czym mówił profesor Lorenz, czyli kwestia skali oraz kwestii tego, co jest poza tym. Nie można kopiować przestrzeni i uważać, że dobry plac będzie działał, bo to jest tylko element większej całości. Tak jak powiedziałem, design jest bardzo ważny, bo te wszystkie rzeczy o estetyzacji, o tematyzacji, to są rzeczy globalne, o których mówią wszyscy konsultanci związanych z projektowaniem urbanistycznym, jakością przestrzeni, ale tak naprawdę liczą się lokalne realia, lokalne talenty, bo to był realizowany przez irlandzkich architektów na podstawie dosyć dokładnych wytycznych lokalnych urzędników. Design jest także działaniem interdyscyplinarnym, czyli mówimy tutaj z jednej strony tym powiązaniem inżynierii i architektury, ale także bardzo lokalnych uwarunkowań politycznych i inwestycyjnych. Ostatecznie przestrzeń publiczna pozostaje tylko i wyłącznie parkingiem dla ludzi. Jest to określenie hiszpańskie, które bardzo mi się podoba i nie dotyczy bynajmniej tylko i wyłącznie realiów hiszpańskich, ale uważam, że to jest lekcja, o której powinien pamiętać każdy architekt i samorządowiec. Jako postscriptum pozostaje Państwa z zdjęciem prezentacji Fergala McCarthy, Leafy Town, jako taki komentarz na temat tego, co się naprawdę liczy i jak funkcjonuje miasto w bardzo długofalowej perspektywie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję za prezentację. Kontynuujemy studia przypadków. Następną prelegentką będzie Aleksandra Adriańska, architektka pracująca w Paryżu, mająca doświadczenie między innymi w projektach rozbudowy La Défense, w projektach nadwodnych, między innymi w Senegalu czy w Marsylii. Zapraszam. Dwa projekty, które zostały zrealizowane, które są w trakcie realizacji we Francji, to będzie Marsylia i Nantes. Marsylia jest miastem położonym, jak pewnie wszyscy Państwo wiedzą, nad Morzem Śródziemnym. Jest to dosyć takie miasto, które ma dużo problemów ze względu nie tylko na to, że jest wielonarodowościowe,
ale jakby poprzednie, wszystko co zostało skonstruowane jeszcze w latach 60., 70., niezbyt dobrze działa. W związku z tym w 89 podjęto decyzję o przebudowie, o rewitalizacji centrum i rewitalizacji miejsc, które zostały opuszczone. I tutaj pierwszą częścią tego projektu to jest realizacja to jest realizacja projektu Euromed 1, który właściwie dobiega już, ta przebudowa dobiega już końca. To jest 310 hektarów przestrzeni nadmorskich.